Siema, widzowie, z tej strony znowu ja, dzisiaj o pewnym bohaterze, który był bardzo potężny i potrafił sam zatrzymać całą armię. Zapraszam do oglądania. No i dobra, na dość zamkniętym kontynencie, coś w stylu dzisiejszej Afryki Południowej, leżało królestwo, w którym wszyscy mieszkańcy byli święcie przekonani o tym, że ta cała otoczka, to całe królestwo, tam składało się z kilku państw dosłownie, byli całą rasą ludzką, wszyscy, którzy tam żyli, to była 100% populacji. Myśleli tak, byli o tym święcie przekonani, przez kilka dobrych dekad, uważali, że za horyzontem nic nie ma, kurwa, nikogo więcej, dlatego ponapierdalajmy się między sobą. Zaczęli ze sobą wojnę, władzę, etc. Aż w końcu nastały czasy pokoju. Nastały czasy pokoju, gdyż jednogłośnie został wybrany, powiedzmy, taki prezydent, tak to nazwijmy. To nazwijmy mniej więcej, nie był prezydentem, no ale pełnił podobną funkcję. No i zaczęli sobie żyć szczęśliwie, wszystko na spokojnie, wszystko było fajnie, super git ekstra, ale do czasu. Dosyć boleśnie odczuli fakt, że nie są niestety jedynymi na świecie. Pojawił się tak zwany Władca Ciemności, który wbił się prosto w ich królestwo razem ze swoją całą armią, stwierdził: chyba kurwa, to ja, teraz was podbiję. Ludzie, jako że tego się nie spodziewali, w końcu zawsze toczyli wojny tylko między sobą, no kurwa, nigdy w życiu nie widzieli nic innego, stwierdzili: ja pierdolę, kto to kurwa jest, jak on tak może. Niestety stwierdzenia nie pomogły im wygrać bitew, zaczęli wszystkie bitwy dosyć szybko przegrywać, zostali dociśnięci do ściany. No i już w takim momencie kryzysowym, takim przyparcia do muru właśnie, przyszła plotka. Plotka o naszym Giga Cox bohaterze, który miałby powstrzymywać armię solo. Po prostu sam. Był zajebisty, czuły o nim plotki, że sam powstrzymuje duże zastępy wrogów, że ich kosi, kurwa, jak trawę, czy inne rzeczy, które się kosi. Król, słyszący o tym, twierdził: kurwa, mamy takiego ziomka, dawajcie go. Posłali po niego, mówi: zrób drużynę, stary, rozpierdol go, wiemy, że potrafisz, masz do tego zdolności, buduj drużynę, leć na niego. No i tak właśnie z grubsza kreuje się otoczka całego anime, takiego standarda o mega potężnym bohaterze, który musi uratować cały świat. No ale od stereotypów odejdźmy na chwilę, no są jeszcze inne aspekty, które pasują w tym anime, na przykład kreska. Mimo że jest to anime już dosyć drugiej świeżości, no nie oszukujmy się, jest to rok 2017, no, odkopaliśmy takiego trupa, bo czemu nie? Kreska wygląda bardzo dobrze, tak jak wspominałem w wcześniejszym filmie, nasi kustosze grafiki nie będą mieli się o co dopierdolić, dlatego polecam sobie obejrzeć. Jak ktoś lubi isekaja z mega potężnym bohaterem, to mamy tu coś na tej zasadzie, tylko bez isekaja. No i to by było słowem zakończenia tyle. Zapraszamy na kolejny film już niebawem. Tam na zostawieniu łapeczki, subika, te sprawy, wiemy o co chodzi. Tyle, trzymajcie się, piąteczka, cześć! Oh,